Przyjechaliśmy tutaj w 1945 roku z rodzicami, ale do Wołowca i tam później po rozwiązaniu jednostki wojskowej przyjeżdżali osadnicy, przyjechało 17 osadników z Polski Centralnej i w ten czas założyliśmy tam jednostkę straży pożarnej, sikawkę mieliśmy taką, no jaka była, taka była, ale była jakaś tam. Końmiśmy jeździli, taki ceglarek miał konie i szwagier mój, to wspólnie tak. Pierwszy pożar, to pamiętam, taki większy, jechaliśmy aż do Uniboża. Tak, to dzisiaj to śmieszne rzeczy by były, żeby ktoś pojechał w taki czas. No a później w 1961 roku się tutaj przeprowadziłem do Goczewa. No tu już wstąpiłem do jednostki, także i tu byłem 32 lata kierowcą razem z Bartniczukiem, Jankiem i wspólnie byłem cały czas w zarządzie. Pracowaliśmy wspólnie tak jakoś, no taki Sulikowski był pierwszym tym skarbnikiem, później ja zostałem tym skarbnikiem i byłem aż no chyba do 90 roku. No i w dalszym ciągu byłem aż, jeszcze w tej chwili jestem tam trochę w zarządzie, ale już teraz jako honorowy strażak, także chodzę na wszystkie tam jeszcze zebrania, główniejsze zawody tego, także mi się to wszystko podoba.